Zmierzch bohaterów Rozdział siódmy Koniec urlopu Żaden urlop nie trwa wiecznie, przyszedł więc czas, kiedy Janek wraz z Gustlikiem musieli zameldować się w swojej jednostce. Służyli w tym samym batalionie w Bielsku. Czołgów średnich T-34 mieli 5 i 4 lekkie T-70. Służyły tylko do szkolenia. Właśnie przyszło uzupełnienie nowego rocznika, powołanego już po upadku Berlina. Maszyny praktycznie nie wyjeżdżały z koszar. Dowódca zaplanował jazdy dopiero po przyjęciu grupy wyszkolonych mechaników, ale tych uczyli Rosjanie w Legnicy. Tymczasem na miejscu, w batalionie, doskonalono radiotelegrafistów działonowych i ładowniczych. Po zajęciach czyścili broń i sprzątali rejony. Wiało nudą, więc często podczas przerw Janek i Gustlik pogadywali, paląc papierosy. Jobych do cywila szło. I tobie radza to samo. Wojna skończona, farmie i roboty za wiele już nie będzie. Co bym robił w cywilu, zastanawiał się Janek. Głowa na karku, może coś wymyślisz. Łatwo powiedzieć. Marusia w ciąży, a w wojsku wiadomo, mieszkanie służbowe jest, pensja jakaś, opieka lekarska. Już wcześniej rozmawiali o tym, co kto będzie robił po wojnie, i dla Gustlika nie było tajemnicą, że Kos myśli o pozostaniu w armii, ale sam jakoś nie mógł się zdobyć na podobny krok. Nie chodziło o stosunek do munduru, ale o sposób na dalsze życie. Rób, jak uważasz, ja w każdym razie składam raport do cywila. I co, wzruszył ramionami Janek. Do kuźni pójdę. Cośmy w niej jeszcze przed wojną razem z ojcem robili. On już wrócił do pracy. W i zostań. Podpiszesz na zawodowego, awans na starszego sierżanta dostaniesz. Za rok skierują cię do szkoły oficerskiej. Mnie, jeleń spojrzał ciekawie na swoje naramienniki, jakby wzrokiem. Przymierzał, czy gwiazdki tam pasują? Czy mni? Ale co by honoradka powiedziała? Powie, co ty jej każesz? Kos szturknął łokdziem przyjaciela i wesoło się roześmiał. Ale Gustlik mu nie zawtórował. Ty jej nie znosz. Znam, znam. Myślisz, że nie chciałaby mieć oficera za męża? My z ojców na synów w kuźni na życie zarabiali. A wojaczka to tylko jak była potrzeba. I w tamtą wojnę, i w powstaniach u nas na Śląsku, ale żeby na stałe, pokręcił głową. Nie godzi się. Czemu? Fach trzeba w rękach mieć, a nie wstrzylaninę się bawić, i przed pierwszym lepszym na baczność stawać. Dzieci czas chować, domy budować, a w wojsku nic od ciebie nie zależy. Musisz iść, gdzie ci rozkażą, co z domem. Na póki wezna, rób co uważasz. Janek jakby posmutniał, bo poczuł, że nadchodzi czas rozstania z kolejnym przyjacielem. Jedno jest pewne, farmi nie zginiesz, tego to nikt nie wie. Przez chwilę milczeli. Janek zwijał papierosy z gils i przydziałowej machorki. Jednego podsunął Gustlikowi, ale ten odmówił. Palił mało, bo honoracie dym przeszkadzał. Grześ pisał? Kilka słów. Jak mu tam? Co z litką? O litce ani słowa. Tylko, że dostała awans na chorążego. No. To nam kolejny oficer przybył. Mówię ci, gustnik, i ty byś gwiazdki dostał. Jakbyś tylko chciał. Jeleń wzruszył ramionami. Dla niego ten temat był zamknięty. Janek zapalił i zaciągnął się dymem. Machorka z tego przydziału była całkiem niezła. I co z Grzegorzem? Zagadnął. Zgodę na ślub dostał. Gustnik wyjął z kieszeni na piersi list i ponownie przebiegł treść oczami. Nie pisze, ale pewnie jak zgodę dostanie, to i pozwolenie na pozostanie w Polsce. I wtedy pójdzie do cywila. Janek pokręcił głową. Nie pójdzie. Teraz jak gwiazdki dostał. Gdzie mu będzie lepiej? Napisał jeszcze, mruknął Jeleń, że mu nas brakuje, że dużo wspomina i chciałby się z nami spotkać. Janek zaciągnął się papierosem. Wiadomo, zamyślił się. Rozdział ósmy. Zadra. Wcześniej myślał, że jak dostanie swoją kompanię, to spełnią się jego marzenia. Żołnierze w jego oddziale byli jednak nijacy. Nie to co wiara z batalionu jaka szufla na woli, a potem na starówce. Ci zostali wzięci w kamasze w nowym, już powojennym poborze. Nawet chorążowie, dowódcy plutonów, nie mieli okazji dobrze powąchać prochu. Tylko kilku podoficerów. W tym szef kompanii odznaczyło się fakcji. Dwóch biło się pod budziszynem i doszło na tłabę. Trzech brało udział w walkach o Berlin. Zadra poznał ich jednak dopiero w puławach, po przeformowaniu, gdy przeniesiono go tu pod koniec sierpnia. Nowo sformowaną kompanię zaraz po przysiędze skierowano w teren do ochrony reformy rolnej. Można powiedzieć, że prawie bez przeszkolenia. Tyle co przed przysięgą, trochę musztry. Małpigaj, czyli tor przeszkód, potem strzelnica. Dowódca pułku powiedział, że braki w wyszkoleniu będą nadrabiać w przerwach między akcjami. Co kilka dni wyjeżdżali w teren do wiosek w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od puław. Obstawiali okolice, gdzie mierniczy wyznaczał obszar, a urzędnik wystawiał dokument z nazwiskiem nowego właściciela. Wieczorem wracali do koszar albo jechali na nowe miejsce. Łażewski wiedział, że w okolicy działają oddziały leśnych, ale też zdawał sobie sprawę, że nie mają aż takich sił, by zaatakować jego ludzi. Mimo to wciąż sprawdzał zabezpieczenia, bo mogło się zdarzyć, że jakaś niespodziewana akcja będzie kosztować życie któregoś z jego ludzi. Do tego nie mógł dopuścić, bo to by była porażka. Oczywiście zdawał sobie sprawę, że wszystkiego nie da się przewidzieć. Nie wiedział też, do jakiego stopnia tamci byli zdeterminowani. Na razie raczej tylko wpadali nocami do wiosek, rekwirowali żywność i przestrzegali chłopów, by nie brali ziemi. Przemieszczali się w niewielkich oddziałach po kilku, najwyżej kilkunastu i trudno było ustalić ilu ich jest. Łażewski dbał, aby wojsko nie miało wolnego czasu. Niektórzy z nich pochodzili z miast, pokończyli gimnazja na tajnych kompletach. Mogli mieć w lesie swoich braci i kuzynów, mogli myśleć inaczej, myślenia nie mógł nikomu zabronić, zresztą nawet nie chciał. W końcu sam miał poglądy, którymi przezornie z nikim się nie dzielił. Jako dowódca dbał, aby w kompanii był porządek, żadnych niespodzianek, po to, by on mógł mieć spokój. Żołnierze powinni być wciąż zajęci. Nic tak nie demoralizuje wojska jak bezczynność. Dokładał więc starań, by się nie nudzili. Warty, czyszczenie broni, przegląd maszyn, uzupełnienie paliwa do zisów, wreszcie sprzątanie rejonów. Trud, rzetelne zmęczenie, ćwiczenia i nauka regulaminów. A potem apel na placu, klaksony wozów, miarowo wykrzykiwane raporty. Podoficerowie nie pozwalali na uchybienia w dyscyplinie. Wszystko musiało chodzić jak w zegarku. Dni były tylko na pozór podobne do siebie, każdy przynosił niewielkie zmiany. Marsze, długie wędrówki leśnymi ścieżkami i przecinkami. Na patrole, na rozpoznanie, do wiosek i miasteczek. Dni spędzone na obserwacji, w wyczekiwaniu, bez nadmiaru rozmów i bez zbędnych pytań. To nie był spokojny czas. Wojna, oficjalnie zakończona, nie dogasła jeszcze we wszystkich głowach. Czy tak właśnie było z niektórymi z jego żołnierzy? Nie wiedział, ale nie mógł nie brać pod uwagę i takiej ewentualności. Słyszał, że w innych pułkach całe plutony dezertyrowały do lasu. Jeszcze mu tego było potrzeba. Porucznik Stefan Partacz, tęgi blondyn po czterdziestce, sapał, kaszlał i wzdychał. Wlukł się na końcu oddziału i miał wyraźne kłopoty z kondycją. Sorusz zdejmował czapkę i przecierał czoło dużą kraciastą chustką. Był, do cholery, oficerem politycznym, a nie jakimś śpiechurem czy zwiadowcą, żeby się włóczyć po wertepach z tymi młokosami. Ale musiał, bo dostał rozkaz od dowódcy batalionu. Miał towarzyszyć kompanii w szkoleniu i wygłosić prelekcje między zajęciami. Zadrasu kosa przyglądał się twarzy porucznika, która w innych okolicznościach mogłaby być nawet sympatyczna. Partacz składał się z wypukłości. Także wytrzeszczone nabiegłe krwią oczy były okrągłe. Nos, policzki, ustadałyby się również wpisać w koło. No i jeszcze ten jego zwyczaj nim coś powiedział nabierał powietrza i wydymał policzki, co nadawało mu wygląd komika. Zróbmy postój, wysapał. Słucham? Dajcie chłopakom odpocząć, jęknął. Bo jeszcze któryś tu ducha wyzionie. Nie ma obawy, świetnie sobie radzą, w głosie zadry dało się słyszeć nutkę. Drwiny. Partacz zatrzymał się. Ciężko dyszał. Dopiero po chwili usiadł na pobliskim pniaku i rzekł: „Musimy porozmawiać. Łażewski podniósł rękę, dając znać chorążemu trzeciakowi, by zatrzymał kolumnę. O czym chcecie rozmawiać? Partacz zakaszlał. Mógłbym być waszym starszym bratem, malbo i ojcem, rzekł. Dlatego weźcie moje uwagi do serca. Powiemy wam wprost: Nie podoba mi się wasze postępowanie. O co chodzi? Dowódca powinien być bliżej swoich ludzi, rozmawiać z nimi, poznawać ich. Dobrze, gdyby wszystkich znał po nazwisku, powinien ich wychowywać, mówić o przyszłej Polsce. O szansie, jaką im stwarza na nowe życie, ach, to, z nieukrywanym lekceważeniem mruknął zadra. A już myślałem, że Bóg wie jaka sprawa. Mówicie tak, poruczniku, bo się nie znacie na wojsku. Partacz zamilkł, jego policzki oblały się rumieńcem. Jak wy tak pozwalacie sobie, do starszego stopniem, rzucił i niespodziewanie użalił się nad sobą. Boli mnie ślepa kiszka, chyba. Żebym tylko nie zachorował. Zadrapoczuł, że jeszcze chwila i wybuchnie śmiechem. Nie możemy przedłużać postoju, poruczniku. Weźcie się w garść, bo wojsko patrzy. Poczekajcie. Nie mamy czasu. Patrzą na was. Jako oficer dajecie przykład. Nie pouczajcie mnie. Łażewski odwrócił się do prowadzącego kolumnę chorążego. Dajcie rozkaz. Ruszamy. Partacz ciągnął się w ogonie. Ciężko sapiąc. Chwilami wyglądał tak, jakby miał się rozpłakać, ale w jego oczach przebłyskiwała złość. Godzinę po tym, jak dotarli na polanę, na której miała się odbyć pogadanka, znów odciągnął zadrę na bok. Stworzyliście karygodną, nieprawdaż, sytuację, w której wystawiliście autorytet zastępcy dowódcy batalionu do spraw politycznych. Na co najmniej. Nieprawdaż, nasz fank. Że tak powiem. Zadranie był z tych, co dają sobie w kaszę dmuchać. Tęgi zasapany porucznik wzbudzał w nim co najwyżej litość. O czym my właściwie dyskutujemy, poruczniku? zapytał, dając tamtemu odczuć swoje lekceważenie. Te fochy kierujecie pod niej właściwy adres. Pretensje miejcie do dowódcy batalionu, że nie przydzielił wam błazika. Dobrze, skoro chcecie obruszył się partacz. To już powiem otwarcie, co myślę. Macie, Łażewski, poglądy reakcyjne. Aha, podporucznik skrzywił się z niesmakiem. A wiecie, że byłem faka i walczyłem w powstaniu? Rzecz jasna. A wy, poruczniku, gdzie wtedy byliście? Ja, partacz nabrał powietrza i zaczerwienił się. W Moskwie, na szkoleniu. Skierowali mnie. W nagrodę. A zdążyliście ukończyć ten kurs zanim zaczęło się w Berlinie, zadraniby przypadkiem strzepnął niewidzialny pyłek z baretek swoich odznaczeń bojowych, zasłużony na polu chwały i za udział w walkach o Berlin. Nie uszło to uwagi partacza, który sapnął niecierpliwie. Dobrze wiecie, że wojsko nie miało tam czasu ani warunków na szkolenie polityczne, więc wasze pytania mają charakter prowokacji. Porucznik był zły, policzki nabiegły mu krwią. Trzeba, żebyście sobie przemyśleli tę rozmowę, rzucił z furią. I wy, poruczniku, przemyślcie. Partacz prychnął, zawrócił napięcie i odszedł między drzewa. Diabli nadali, pomyślał zadra.